Siemka, dziś krótko i na temat postaram się wyjaśnić, dlaczego niektóre funkcje z Farming Simulator 16 oraz 18 pracowników nie są dostępne w farmingach PC-owych bądź farmingu Simulator 20. Postaram się to wyjaśnić w miarę prosto. No to zaczynajmy. Na początek sobie uprościmy film i uznamy, że Farming Simulator 20 zaliczamy do PC-towych. Ze względu na to, że jest to po prostu bardzo obkrojony Farming Simulator 19. A farmingi mobilne w tym filmie to będą Farming Simulator 16 oraz 18. Sprawa jest nadzwyczajnie prosta. Chodzi o modyfikacje, a dokładniej modyfikacje na mapy. Możecie zapytać dlaczego tak twierdzę i już na to pytanie odpowiadam. Chodzi głównie o to, że Gaians robiąc mapy do mobilnych farmingów ma pewność, że wszystko będzie działać jak należy. Załóżmy, że w Farming Simulator 19 można by było zlecić pracownikowi wywiezienie czegoś na skup. Aby mogło to działać poprawnie, przede wszystkim musiałaby być zrobiona jakaś trasa dla pracownika oraz wyznaczone skupy. Co jeżeli moder zrobiłby źle trasę oraz źle oznaczył skup? Gracze uznaliby, że jest to bug pracownika. Prawdopodobnie spowodowałoby to negatywne opinie na temat gry. Wiem, znacznie by to ułatwiło rozgrywkę, ale. Czy jest sens, aby skracać sobie grę? I co ja teraz mam na myśli? Moglibyśmy tak naprawdę tylko puszczać pracowników, kupować maszyny, wymieniać i nic więcej. Moglibyśmy tylko być kierownikiem tego gospodarstwa, ale samemu nic na nim nie robić. To by było bezcelowe. Mam nadzieję, że przynajmniej trochę zrozumiałeś z mojego filmu. Jeżeli ci się spodobał, możesz zostawić łapkę w górę, ale jeżeli nie spodobał, no to łapkę w dół. W końcu one też po coś są. Narka.